Dobry wieczór Państwu, witamy w Drewnianych Kwiatach, najpiękniejszym talk show w całej galaktyce i nasi piękni goście. Zaraz powiemy Wam o gościu, ale o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Drogi Szymonie. Drogi Piotrze, o Zdzisławie Beksińskim. O polskiej sztuce, o odkrywaniu sztuki, o tym jak ona na nas wpływa. O zarówno młodych malarzach, jak i tych, których... już nie ma z nami. A naszym gościem kto był? Kamil Śliwiński. Zapraszamy. Ale zanim zaczniecie słuchać naszej rozmowy... to trzeba dać subka. Tak. A kto na Spotify słucha, koniecznie dajcie nam obserwuj. To pomoże nam się rozwijać. Będziemy bardzo wdzięczni i dziękujemy wam, że jesteście z nami. Zaczynamy. Witamy cię, Kamilu. Cześć wam, chłopaki. Cześć. Widzę, że ubrałeś się wprost do naszego programu. Tak? Specjalnie założyłem taką kwiecistą koszulę, żeby było tak trochę artystycznie i kreatywnie. Powiedz, skąd się wzięła zajawa na to, co robisz, jeśli chodzi o Polish Master of Arts? Kurczę, to jest projekt, który już w sumie prowadzę ponad 3 lata i... będąc tak maksymalnie szczerym, to wszystko zaczęło się od innego, jednego polskiego artysty i tu mówiłem właśnie o Zdzisławie Beksińskim, którym zajmuję się znacznie dłużej i chyba trochę bardziej jako badacz, może nie historyk sztuki, bo ja nie mam wykształcenia w tym kierunku, ale badacz spuścizny i twórczości tego artysty. Wszystko zaczęło się mniej więcej w 2014 roku. To było tuż po wydaniu bardzo poczytnej w Polsce książki pani Magdy Grzebałkowskiej Portret podwójny o Beksińskich. Ja się wtedy skontaktowałem z takim paryskim marszandem. Byłem marszandem Zdzisława Beksińskiego, Piotrem Domochowskim. Długo korespondowaliśmy, wymienialiśmy się publikacjami. No i tak jakoś zaczęła się pasja do samego artysty, do jego twórczości. Potem mieliśmy, wiadomo, bardzo popularny film fabularny, Ostatnia rodzina. W Polsce otworzyły się galerie, w Krakowie otworzyła się bardzo piękna galeria w krakowskim NCK-u. Mniej więcej 2016-17 rok, to takie zainteresowanie, wielki boom zainteresowania Beksińskimi zaczął opadać, a ja wtedy stwierdziłem, że może ten potencjał, ogromny potencjał inicjatyw internetowych, bo no, dzisiaj gdyby nawet spojrzeć na te liczby, jakie to są liczby, to profile na Facebooku poświęcone Beksińskiemu śledzi grubo ponad 600-700 tysięcy ludzi. Instagram to jest prawie 170 tysięcy. No i wtedy stwierdziłem, że ten potencjał same mojej inicjatywy i mojego działania warto pchnąć też w kierunku innych artystów i właśnie spróbować z pomocą nowych mediów eksplorować, odkrywać, może pokazywać to, co mamy najpiękniejszego w naszej polskiej sztuce i wtedy właśnie zaczęło się moje działanie w ramach projektu Polish Masters of Art. To był mniej więcej rok 2017. No i dzisiaj mamy 2020, więc ponad 3 lata to wszystko trwa i też już zupełnie organicznie urosło do, no, dla mnie niewyobrażalnych rozmiarów, ale bardzo się cieszę, ponieważ no, jest to zawsze promocja czegoś, co jest nasze, polskie i no i takie fajne, bo to prawda, ja sam odkrywam tę twórczość naszych polskich artystów, ale dzięki temu mojemu odkrywaniu, dzieleniu się pasją, inni również mają taką możliwość. Czyli ty od zera ten profil budowałeś, jakby Polish Master of Art? Powiem ci, jak to wyglądało dokładnie. To było tak, że w tym 2017 roku to był jakiś mały profil facebookowy. Ja odezwałem się do admina tego profilu, który był już praktycznie martwy, nieprowadzony. Czy można byłoby coś z tym zrobić? Znaczy, z tego, że ja wtedy kończyłem pracę w korporacji, gdzie zajmowałem się generalnie, byłem community managerem, czyli zajmowałem się społecznościami w sieci, budowaniem zaangażowania dla marek. To była branża alkoholowa. I stwierdziłem, że być może spróbować jakoś to pchnąć w tamtym kierunku i zacząć to rozwijać. Admin się zgodził, przez jakiś czas prowadziliśmy to sobie we dwójkę z ogromnym moim zaangażowaniem i minimalnym tamtego chłopaka i dosłownie po jakimś pół roku zostałem adminem tego profilu, jakby to tak powiedzieć. No i wtedy mniej więcej od takich, nie wiem, 8-10 tysięcy fanów zacząłem to sobie budować sam. No i dzisiaj już mamy prawie 90 tysięcy. Ja jestem od niedawna stypendystą ministra kultury, więc no opłaciło się, że tak powiem. Mm.
A w jaki sposób wyszukujesz te prace? Bo jednak to ja na przykład nie mam pojęcia, gdzie coś takiego znaleźć, oprócz tych mainstreamowych artystów, jak chociażby Beksiński, którzy są znani. No i właśnie tutaj też nawiązując do Beksińskiego, bo wszystko zaczęło się od niego i ja też na przykładzie tego jednego artysty uczyłem się tego, jak można potem to wykorzystać w ramach projektu Polish Masters of Art. Bo z Beksińskim jest w Polsce tak, że większość ludzi kojarzy powiedzmy kilkanaście prac, każdy zna mroczną historię, oczywiście w krzaczkach rodziny, czyli zabójstwo, samobójstwo to syna Tomasza. A tak na dobrą sprawę był to bardzo płodny artysta z ogromem prac nie tylko w jednym czy dwóch polskich muzeach, ale w większości dużych polskich muzeów, galerii i kolekcji prywatnych. No i właśnie na tym przykładzie stwierdziłem, że skoro w przypadku jednego takiego artysty sytuacja wygląda w taki sposób, że znam dosłownie kilka prac, a reszta jest gdzieś poukrywana. I tak zacząłem właśnie grzebać, odzywać się do różnych instytucji muzealnych w Polsce, od muzeów, od rangi muzeów narodowych, przez muzea okręgowe, po jakieś małe galerie, przez domy aukcyjne, galerie prywatne, czy wręcz prywatnych kolekcjonerów. I dosłownie na przykładzie Beksińskiego przerobiłem sobie ten schemat działania, który wykorzystuję teraz przy Polish Masters of Art. Czyli to też mnie zwróciło uwagę na to, czym jest w ogóle sztuka i gdzie jej szukać, prawda? Bo dużo ludzi ma dzisiaj takie wrażenie, że sztuka jest zamknięta w machach muzeów, prawda? I tylko tam możemy ją znaleźć. A prawda jest taka, że sztuka jest i wśród wielu prywatnych kolekcji, w galeriach prywatnych, w instytucjach publicznych, państwowych, w muzeach, więc na dobrą sprawę chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby sobie najpierw sprecyzować, gdzie mogę znaleźć te materiały, a potem zacząć przeszukiwać te archiwa. Wiele polskich muzeów udostępnia swoje zbiory. To wprawdzie w porównaniu do Zachodu jest jeszcze mały procent tego, co mogłoby być, a co jest, ale takie duże instytucje muzealne, jak na przykład Muzeum Narodowe w Krakowie, które jest największym polskim muzeum o największych zbiorach i obecnie najlepszym portalu ze zbiorami w postaci cyfrowej, pokazuje innym muzeom, jak należy działać. No bo na dobrą sprawę to wszystko, czym dysponują chociażby muzea, to jest wszystko nasze. To są instytucje publiczne, więc te zbiory, które są tam zgromadzone, są również nasze, więc im zależy na tym, żeby to wszystko pokazywać. A jak mój projekt pokazuje, że ten internet może być świętym medium do pokazywania tego wszystkiego i zachęcania ludzi, żeby jednak na tym internetowym kontakcie ze sztuką się nie kończyło, tylko żeby ten internetowy kontakt ze sztuką był tym pierwszym kontaktem i być może dopiero wtedy zajrzyjmy do galerii, pójdźmy do muzeum. A czy ty robisz też te zdjęcia, żeby to potem w cyfrę poszło? Czy dostajesz już... To wygląda tak, że to muzeum albo ktoś ci daje ten... Dokładnie tak. I to też jest sprawa skomplikowana, bo ona zupełnie inaczej wygląda w przypadku instytucji publicznych, których w statutach muzeów jest digitalizacja zbiorów i udostępnianie ich dalej. Tu wszystko oczywiście też się rozbija o prawa autorskie, czyli odpowiednią ilość lat od śmierci autora, żeby móc udostępniać te wizerunki w super rozdzielczościach i do ponownego wykorzystania. Ja takich fotografii nie robię. Ja tylko po prostu szperam, często to motywuje do zrobienia zdjęć. Tak też było w przypadku Beksińskiego, gdzie część z instytucji, do których się odzywałem, po prostu nie miała przygotowanych odpowiednich reprodukcji prac, które znajdowały się w magazynach, więc wystarczyło zmotywować kogoś tam w dziale promocji czy w dziale marketingu, żeby zrobili takie zdjęcia. Chociażby do tego, żeby się przypromować swoją instytucję potem w publikacjami na profilach, które prowadzę, bo mówimy naprawdę o ogromnych zasięgach. I dla nich to było spoko, dla mnie to też było super, bo miałem co pokazać nowego. No i to tak samo jest z kolekcjonerami prywatnymi, wystarczy czasem kogoś szturchnąć, lekko zmotywować i uzyskać takie materiały. Tak więc ja tego sam nie robię, ale jestem tą iskierką, tym takim motywem czasami, że warto. Bo zauważyłem też, że są prace, które są przez 2020 roku. To już... Tutaj tak trochę chwycimy ten podział, powiedzmy, publikacji, które pojawiają się na Polish Masters of Art, gdzie staram się mieszać to, co nazwiemy, powiedzmy, kanonem polskiej sztuki, które publikacje są oznaczone hashtagiem Polish Masters of Art i one właśnie, to jest taki stały cykl, gdzie pojawiają się prace artystów, którzy już mają ugruntowaną pozycję na rynku, często nieżyjących. I drugi cykl stałych publikacji, Young Masters, w ramach których staram się
no może nie tyle pomagać, ale można to tak trochę również nazwać, że pomagać młodym artystom ogrzać się trochę w świetle popularności tych wielkich mistrzów. I gdyby tak spojrzeć na publikacje, chociażby na profilach Polish Masters of Art, które prowadzę, to mniej więcej 60% to są te klasyki, a 40% to publikacje młodych polskich artystów. I tutaj już sposób trafiania na te rzeczy jest absolutnie różny. Zdarza się tak, że ktoś napisze: słuchaj Kamil, cześć, widzę co robisz, fajnie byłoby się móc pochwalić, albo rzuciłbyś okiem na moje portfolio, ja przygotuję zdjęcia w taki sposób, a często, co mnie sprawia ogromną przyjemność, to jest po prostu taki research i wertowanie. Mamy się czym chwalić, mamy wielu młodych polskich zdolnych artystów i tu mówimy zarówno od tych, którzy posługują się takimi klasycznymi technikami typu nie wiem, malarstwo, rysunek, litografia i tak dalej, po twórców stricte cyfrowych, czyli grafików, ilustratorów. Także tutaj taki był zamysł od pewnego momentu, on się pojawił mniej więcej 2,5 roku temu, żeby trochę tę komunikację podzielić, ale żeby jednak była taka równowaga pomiędzy tym wszystkim. Dlatego są też prace z 2020 roku, aktualne, zupełnie współczesne, które są super, bo one czasami są idealnym komentarzem do tego, co się dzieje w rzeczy, co nas otacza dzisiaj, prawda? No ale jak przy okazji takiego Malczewskiego gdzieś przemycić, którego każdy dzisiaj w Polsce kocha i przy tym blasku Malczewskiego ma się ogrzać jakiś młody polski twórca, no to jest win-win, prawda? Pewnie. A jaki masz klucz, żeby wybrać zarówno czy młodego, czy starsze obrazy? No bo wszystkiego nie dodajesz, ani też nie wszystko cię pewnie interesuje. Kurczę, to jest tak, że zobaczcie, przez te 3 lata mniej więcej około 10 tysięcy publikacji pojawiło się na Polish Masters of Art. To jest bardzo stała, to jest taka duża liczba, ponieważ ten cykl publikowania jest raczej stały. Ja dbam o to, żeby na Facebooku pojawiało się dziennie mniej więcej 4-5 prac, dziennie. Na Instagramie co 2 dni pojawiają się 3 prace, ponieważ Instagram Polish Masters of Art jest o tyle fajny, że tam prace układają się kolorystycznie w spektrum widzialne światła, tak niepopularną dzisiaj tańczę, nie wiedzieć czemu. Więc z tych 10 tysięcy prac, no to jest wszystko gdzieś też kwestia tego mojego gdzieś zmysłu estetycznego. Ja nie ukrywam, że wiesz, prowadząc takie profile w pojedynkę, no nie da się uniknąć subiektywności poniekąd. Chociaż ja też staram się jakoś na to spojrzeć trochę takim szerszym kątem, że nie tylko to, co mnie się podoba, ale to, co może się spodobać innym. No i jakoś to wszystko się tak buja cały czas na przodu. No. Jest tego masa i pewnie będzie jeszcze więcej. Nie miałeś takiego momentu, że myślałeś, że to nie za bardzo ma sens, no bo jednak pewnie na początku szczególnie no, kupę czasu to poświęcało, a na pewno nie przynosiło prawdopodobnie wymiernych korzyści finansowych. Co najmniej 2-3 razy było już tak, że ja chcę to wszystko rzucić i generalnie zająć się normalną pracą. Bo na dobrą sprawę dopiero w tym roku postanowiłem 100% energii poświęcić na projekty artystyczne, ponieważ ja prowadzę wprawdzie te profile poświęcone Zdzisławowi Beksińskiemu i od niedawna Stanisławowi Szukalskiemu prowadzę za zgodą spadkobierców, ale to nie są profile, na których ja zarabiam, także jest to wszystko robione pro publico bono i po godzinach normalnej pracy. I dopiero w tym roku stwierdziłem, że trzeba faktycznie, skoro wychodzi to w miarę dobrze, to się ludziom podoba, że trzeba pchnąć to 100% energii i spróbować zamienić pasję w pracę. Początki były trudne. Ja pod koniec zeszłego roku próbowałem wnioskować do ministerstwa o stypendium. Na początku się nie udało. Na początku tego roku zrobiłem sobie taką miesięczną przerwę, mówiąc: Kamil, musisz to wszystko przemyśleć, bo poświęcasz na to całe mnóstwo czasu, nie ma z tego pieniędzy, a przecież nie żyjemy na powietrze i tak dalej. Fajnie byłoby się z pasji móc utrzymać. No i wtedy postanowiłem, że tak, najpierw zacznę od Patronite, takiego polskiego serwisu, który pozwala na społecznościowe finansowanie takich inicjatyw oddolnych jak moja. To już dało jakiś minimalny, lekki oddech. I chyba od tego założenia profilu na Patronite zaczęło się wszystko układać. Dosłownie parę tygodni po założeniu tego profilu otrzymałem wyróżnienie od Związku Cyfrowa Polska za sam projekt Polish Masters of Art, które wiązało się również z małą gratyfikacją finansową. Zaproszono mnie na Śląski Festiwal Nauki, by opowiedzieć coś o tej inicjatywie, o tym, co sztuka ma wspólnego z nauką, jak można wykorzystywać nowe media, promując sztukę właśnie. No i postanowiłem napisać kolejny wniosek do ministra
ministerstwa o stypendium na inicjatywy, które polegają na upowszechnianiu polskiego dziedzictwa. W sierpniu dostałem odpowiedź, że udało się i od sierpnia, aktualnie do grudnia będę stypendystą, więc to dało już taki maksymalny oddech, możliwość skupienia się na tych projektach i tak, od tego czasu jest to mój daily job. No i nie mam zamiaru przestać, prawda, bo co jest najfajniejsze, te inicjatywy to jest taka praca, która sprawia ogromną satysfakcję, bo mówimy o czymś, czym ja się żywo pasjonuję, to nie jest tak, że ja znalazłem sobie po prostu jakąś niszę, w której można sobie zarobić, tak, jakiś wielki biznes, no nie oszukujmy się, nie jest to wielki biznes i nie ma z tego wielkich pieniędzy, ale jeżeli z pasji zaczynasz zarabiać takie pieniądze, które pozwolą ci skupić się tylko i wyłącznie na tym, to już jest super, a to cię motywuje do tego, żeby dalej działać w tym kierunku, że być może skoro dostrzegają to już dygnitarze ministerialni, to może dostrzegą to również nie wiem, inni zainteresowani tymi zasięgami, bo nie da się ukryć, że profile Polish Masters of Art łącznie na Facebooku generują miesięcznie zasięgi rzędu 1 300 000 użytkowników. To pewnie wynika z racji dość dużej ilości publikacji, ale rosną jak na drożdżach. No to jest coś, czym ja się mogę pochwalić. Sama nazwa jest też taka, wiecie, no Polish Masters of Art, polscy mistrzowie sztuki. No to kurczę, samo przez się, czy jesteś, nie wiem, po lewej czy po prawej stronie, z poglądami, no to jest coś, czym każdy z nas może się chwalić, odkrywać. I dla mnie też taką zwykłą satysfakcją jest to, że ludzie czasami piszą, kurczę, Kamil, no nie wiedziałem, że my mamy takie obszerne zbiory i wiesz, czasami można zaskoczyć kogoś nawet jakimś wielkim znanym nazwiskiem, a ja potem z dużą satysfakcją patrzę, jak pisze do ciebie historyk sztuki, który mówi, o kurczę, no tego nie znałem, bardzo dziękuję, że pan wyciągnął to, bo tak to wygląda, no mamy mnóstwo rzeczy pochowanych po magazynach i po prostu potrzeba takich frików, którzy może tak jak ja będą grzebać po magazynach, a może będą motywować po prostu innych, żeby pokazywać to i chwalić się. To jest też chyba ciekawa społeczność, co? No właśnie to jest to, z czego ja jestem osobiście najbardziej dumny, bo gdyby to było tylko i wyłącznie takie suche profile, suche mam na myśli, bez takiego zaangażowania, wiecie, lajki. Ja jestem, ja od wielu lat pracowałem w branży internetowej, na dobrą sprawę od 12-13 lat cały czas z internetem. I ja sobie doskonale zdaję sprawę, że wartość lajka się już tak zdewaluowała, na dobrą sprawę spadła maksymalnie, że to już nie jest żadna wartość, że teraz tą walutą współczesną jest raczej zasięg niż to zaangażowanie w postaci lajków, ale to, z czego jestem najbardziej dumny, jeżeli chodzi o Polish Masters of Art, że to faktycznie jest społeczność. To są ludzie, których ja już często rozpoznaję, których poznałem w ramach spotkań, które czasami organizuję, więc to już są czasem znajomości przytwierdzone uściskiem dłoni. I ta społeczność ma ogromną siłę, bo to są ludzie, którzy no, nas łączy jedno. No, dzielimy pasję do sztuki, dzielimy pasję do kreatywności, jakichś takich kreatywnych objawów ludzkiego, polskiego umysłu i no fajnie jest, jak jest taki łącznik. To są ludzie, którzy są... ja dbam też o to, no, nie ukrywam, że na przykład same komentarze na profilu Polish Masters of Art są moderowane. Ja nie pozwalam na żadne objawy chamstwa. No niestety żyjemy w takich, a nie innych czasach i jakoś to chamstwo generalnie się rozbestwiło strasznie. I ci ludzie już doskonale zdają sobie z tego sprawę, że można mówić, można się cieszyć z polskiej kultury, ale niekoniecznie być jakoś tak strasznie negatywnie nastawionym do wszystkiego. I wiecie, tu nawet chodzi o taką zwykłą nauczenie ludzi krytyki, prawda? Bo krytyka jest czymś naturalnym, ona istniała od zawsze, ale gdzieś nam się coś poprzekręcały wartości i dzisiaj u nas krytyka bezpodstawna, obrażanie innych bez żadnych podstaw stało się czymś, nie wiem, aktualnym, takim powszechnym, z czym ja się osobiście nie zgadzam i nigdy się nie zgadzałem, a kontaktując się z tymi wszystkimi ludźmi, czy już mówiąc o tej społeczności, mam jakiś tam delikatny wpływ na to i jak oni się czasami wyrażają. Ostatnio też rozmawiałem z jednym młodym chłopakiem, który obserwuje Polish Masters of Art od dawna, często komentuje, ale często komentował bardzo nieprzychylnie, bardzo nieelegancko, chamsko i tak dalej. I wiecie, to są takie pojedyncze przykłady. Rozmawiasz z jednym człowiekiem, już potem w wiadomościach prywatnych, nie na tych komentarzach, bo to nie o to chodzi, żeby komukolwiek publicznie robić na złość i go punktować, prawda? Ja nie miałbym z tym problemu, ale to nie o to chodzi kompletnie. Więc ja potem rozmawiam z tym człowiekiem i wiesz, znając go od tych 2 lat, widzę, że ta jakość komentarza
komentarzy, rozmów się podnosi. Więc to dla mnie to są takie małe sukcesy i jestem dumny z tej społeczności. Oni, mam nadzieję, też są dumni ze mnie trochę, prawda, bo razem tworzymy to wspaniałe miejsce. Mam nadzieję, że to się jeszcze będzie rozwijać dalej, że wszyscy razem będziemy w tym szli do przodu. A co jeżeli ktoś jeszcze nie zafascynował się sztuką, malarstwem i trafia na pierwszy raz chociażby na twój profil i na co powinien patrzeć, jak patrzy na obraz, żeby go może rozumieć, czy wyciągnąć coś, co jest tam najlepsze, zrozumieć jakby sztukę w ogóle? No właśnie, gdybym miał tak jakoś odpowiedzieć na to pytanie prosto, to nie byłoby jednej prostej odpowiedzi, ponieważ założeniem całego tego projektu jest to, że tam faktycznie nie ma narracji. A narracją jest być może samo to, co się ukazuje, ale tam nie ma... opisu. Dokładnie, nie ma tam... No mnie też na tym zależało, żebym ja faktycznie jako prowadzący to wszystko był gdzieś za tym wszystkim. Kiedyś ktoś ładnie powiedział, chłopak za obrazem. Faktycznie ja staram się dobierać te wszystkie rzeczy bardzo... konkretnie, czasem dobierając pod konkretne okazje, ale nie nadając im jakichś dodatkowych opisów, nie dzieląc się swoimi komentarzami. I być może to sprawia, że ludzie odnajdują tam to, czego szukają, dlatego że no jest tego bardzo dużo, prawda? No dziennie wystarczy wejść na Polish Masters of Art i zobaczysz 5-6 publikacji. Prawdopodobieństwo, że spodoba ci się chociaż jedna, jest bardzo duże. Więc ja trochę inny sposób przyjmuję, sposób przemawiania do ludzi, którzy być może jeszcze nie interesują się sztuką, że ja nie chcę im wmawiać, słuchajcie, no jest tu Gierymski, jest Mehoffer i tak dalej, musisz poznać to i to i to i wiedzieć o tym obrazie, o tym artyście to i to i wtedy zrozumiesz, co to jest sztuka. Nie, mnie zależało na tym, żeby pokazać, jak dużo tego wszystkiego mamy, jak ci artyści są płodni, jak ogromnymi zbiorami dysponują polskie muzea, galerie i tak dalej. I żebyśmy każdy z nas mógł sobie sam wyrobić opinię i na pewno znajdzie coś fajnego dla siebie, więc tutaj jest... ja chyba raczej nigdy nie pozycjonowałem się jako edukator. Absolutnie nie chciałem się pozycjonować. Mnie bardziej chodziło o to, żeby pokazywać jak najwięcej, żeby każdy mógł znaleźć coś, co go zaciekawi. Bo często jest tak, że do ciekawości, takiej bardzo porządnej ciekawości, jest bardzo krótki krok. Jest ta taka jedna iskra. Spodoba ci się jedna rzecz. Nie wiem, jeden piękny pejzaż albo jedno bardzo surrealistyczne dzieło polskiego artysty i nagle jesteś wciągnięty. Kurczę, no muszę zobaczyć więcej. Szukam więcej. I nagle się okazuje, że od tej jednej iskry zaczynasz odkrywać. I, no ja sam jestem najlepszym przykładem, że ja wprawdzie... w mojej rodzinie zawsze było, nie było żadnego, to było bardzo takie kreatywne podejście, było wspieranie tego kreatywnego podejścia do rzeczywistości, ale ja sam zacząłem odkrywać twórczość polskich artystów dopiero tych parę lat temu i to wszystko się tak rozwijało do tego momentu dzisiejszego, gdzie na tą sprawę na jednym ramieniu mam Zdzisława Beksińskiego, gdzie wiedza moja jest ogromna już teraz na temat jego spuścizny, historii życia, tego, gdzie można znaleźć jego pracę. Na drugim ramieniu mam Stanisława Szukalskiego od niedawna. To jest też bardzo kontrowersyjny, ale artysta o zupełnie przeciwnym nastawieniu do życia niż Zdzisław Beksiński. A gdzieś po środku, pomiędzy tymi dwoma artystami jest właśnie ten skumulowanie tej energii w projekt Polish Masters of Art, więc można i trzeba nawet. Też nie masz wrażenia, że jeszcze chociażby jakiś czas temu tak w szerszej świadomości ludzi nie była znana polska sztuka, nie była też jakoś tak szerzej promowana, że mało artystów jest znanych, ale wśród osób laików totalnych? Wydaje mi się, że tak, że tu masz 100% racji, że my po pierwsze jesteśmy narodem, który jest stosunkowo mało zainteresowany, nikomu nie umniejszając, stosunkowo mało zainteresowany generalnie kulturą, ale lubimy kino, lubimy posłuchać muzyki, ale z chodzeniem do muzeów, do galerii dla czystej przyjemności obcowania z dziełami sztuki jeszcze do niedawna było nieciekawie. Ja osobiście uważam, że to jest w ogóle pokłosie całego 20
XIX wieku i tego, jak kształtowała się nasza historia inteligencji i kultury ludzi, inteligencji i kultury w związku z I i II wojną światową. Ale to się zmienia faktycznie. My chyba coraz bardziej, tak zawsze się oglądaliśmy na początku latach 90. na ten Zachód. Tak. I to nie chodziło tylko i wyłącznie o popkulturę, ale o kulturę również, że nie patrzmy na swoje, ale zobaczmy, co tam jest, wiecie, no te wszystkie znane nazwiska artystów, których każdy z nas zna, bo znamy, ale nie cieszyliśmy się, nie chwaliliśmy się tym, co mamy. I ja obserwuję, że to się bardzo zmienia i nie mówię tutaj już o stricte Obeksińskim, który jest mega popularnym artystą, nawet już, który przeszedł do popkultury w ten sposób, ale wiecie, zaczynamy doceniać właśnie takich outsiderów, freaków, jak Szukalski, jak Tamara Łempicka, artystów, którzy byli doceniani na świecie na długo, zanim my zaczęliśmy ich tutaj doceniać, więc to wszystko się zmienia i wydaje mi się, że dostępność i może łatwość dostępności do sztuki, to też się zmieniło i to wpływa na ten ogólny obraz zainteresowania Polaków sztuką, a ja gdzieś tam staram się tą swoją małą cegiełkę do tego wszystkiego dokładać, bo wiecie, no to są, to się tak niby mówi, że to są, wiecie, profile internetowe, ale no ja bym nie byłbym sobą, gdybym skupił się tylko i wyłącznie na tym i myślę, że dalej też będę rozwijał to w taki sposób, że chciałbym trochę też wyjść z internetu, być może zachęcić, nie wiem, do spotkań w muzeach. No niestety mamy teraz ten przykry epizod z pandemią i to polskie muzealnictwo, generalnie muzealnictwo na świecie również bardzo odczuwa, bo instytucje muzealne notują 20-30% ruchu, który był przed pandemią. A u nas nie dość, że było już kiepsko, to jeszcze teraz dostaniemy tym wszystkim. Więc no, skoro można jeszcze jakoś wykorzystywać internet do tego, żeby im pomóc, czy generalnie nakłonić naszych rodaków do zainteresowania sztuką, to trzeba to robić. My, tak jak to mówił Kochanowski, no nie Polacy, nie gęsi, nie język, ale swoją sztukę mają, którą też trzeba się chwalić. Mamy mnóstwo rzeczy, których możemy być dumni. Może też tak jest, że muzeum peszy trochę ludzi, jest takim miejscem wydającym się jako nudnym, znanym tylko z wycieczek szkolnym, a internet, no czymś fajnym, czymś, co właśnie pozwala też w zasięgu telefonu odkryć tę sztukę. No i też możesz zobaczyć, co ktoś inny myśli. Dokładnie. W internecie, jak idziesz na wystawę, to jest cisza, przeczytać, się zastanowić i z tymi swoimi myślami, co on tam sobie myśli. Ale zobaczcie, faktycznie poruszyliście bardzo fajny temat, fajny, niefajny, w krzaczkach, że my faktycznie mamy gdzieś zbudowaną taką barierę gdzieś w naszych głowach, że wiecie, muzeum to jednak trzeba ubrać się tu w koszulę, najpierw być cicho i takie to obcowanie ze sztuką jest takie elitarne wręcz, a internet to taka ta swoboda, prawda, w której każdy z nas korzysta. No faktycznie trochę tak jest, że może to odstrasza ludzi od kontaktu z tą kulturą wyższą, czy w ogóle podejściem do sztuki. No fajnie, że internet pomaga, żeby to trochę zmienić. Ale wiecie, już nawet te parę lat, przez które ja się zajmuję tym wszystkim, obserwuję zmianę podejścia do tego tematu, zarówno do tego, do odwiedzania muzeów, jak i do sztuki inwestycyjnie w ten sposób, bo coraz więcej Polaków traktuje sztukę jako, nie jako piękny przedmiot, którym się będę otaczał, ale być może przedmiot, którym mogę zainwestować, który potem będzie zwiększał swoją wartość i tak dalej. To wszystko potwierdzają badania rynku sztuki, który z roku na rok rośnie w dwucyfrowych procentowych liczbach, także no to też pokazuje, że coś się zmienia. Cały czas coś się zmienia. My cały czas jesteśmy te 20-30 lat za naszymi zachodnimi sąsiadami. Może trochę więcej nawet, ale jesteśmy gdzieś za nimi, ale to się zmienia bardzo dynamicznie. Wszystkie badania rynku, czy badania Instytutów Muzealnictwa pokazują, że jest potencjał. Jest potencjał, więc wykorzystujmy go, bo budzenie, to wiecie, zainteresowanie sztuką sprawia, że budzi się gdzieś kreatywność w ludziach czasami. No, czasami gdzieś ona jest uśpiona faktycznie i tak jak mówiliśmy wcześniej, wystarczy iskra. Musi coś przeskoczyć i być może ktoś odkryje w sobie talent, prawda? On nigdy nie myślał, że może być malarzem, albo zacznie malować, albo rysować w ten sposób, a potem może, skoro już mu to dobrze wychodzi, ludzie go doceniają, to być może zacznie to sprzedawać. Kurczę, no drogi są różne, tylko trzeba ludziom pokazać czasami. Czasami jest potrzebny drogowskaz. Jeżeli można, to ja staram się tę drogę pokazywać również. A w jakiś jeszcze sposób, twoim zdaniem, odbiór sztuki przez ludzi wpływa no ogólnie może na społeczeństwo, czy nawet na jednostkę jakoś, poza tą kreatywnością, ale jakaś wrażliwość, czy coś się takiego
może dziać więcej? Absolutnie tak. I wiecie, to jest tak bardzo powiązane ze sobą. To, że ludzie, którzy kochają sztukę, lubią sztukę, obcują ze sztuką, no, są zdecydowanie bardziej empatyczni, otwarci, no bo faktycznie sztuka otwiera, otwiera człowieka, musisz sobie gdzieś przestawić to twoje, powiedzmy, jasne ramy, bo artyści często wychodzą poza te ramy, które gdzieś się definiują wiele naszych takich podstawowych, codziennych definicji i kiedy nagle, no i tutaj też się powołam na tego Beksińskiego, który jest gdzieś takim duchem mojej inicjatywy i tych moich przedsięwzięć, że wiecie, to nie jest sztuka łatwa, sztuka, która nie zostawia widza obojętnym i albo uwielbiasz, albo nienawidzisz. Może nienawidzisz to jest złe słowo, ale no nie lubisz wręcz. No ale jakieś uczucia w tobie to budzi. Więc w świecie, który jest odzierany z emocji na co dzień, albo zostaje właśnie tak, zostają jakieś takie wszystko jest płytkie, płaskie i tak dalej. Nagle musisz stanąć twarzą w twarz czymś, co no jest dla ciebie czasami niesamowite, czasami niezrozumiałe. No ale żeby to zrozumieć, to gdzieś musisz coś w sobie gdzieś tam się otworzyć i tak dalej próbować. Więc no wydaje mi się, że tak, że takie obcowanie ze sztuką to nie tylko to budzenie kreatywności w nas samych, ale i takie budzenie czułości trochę, empatii, tak, zdecydowanie. No to tak jak mówisz, jak byłem w Sanoku, byliśmy właśnie w Muzeum Beksińskiego, jest tam ten ostatni obraz jego, który on namalował. To patrząc na niego, no przechodzą jakieś ciarki. Tak, wiedzą, że to jest historię, to. Więc tu jest jeszcze, to też jest niesamowita rzecz, że czasami, widzicie, jeden obraz z tą historią potrafi w człowieku budzić jakieś emocje, o które się nawet czasami nie podejrzewał. Albo boi się wręcz. Dokładnie, no więc jedni się, wiesz, boją, drudzy są zafascynowani, trzeci jest zmartwiony, no bo tu takie wszystkie rzeczy, no ale pojawiają się jakieś te emocje, być może te, które na co dzień są ukrywane, bo no nie wiem, bo się wychowywani tak, a nie inaczej, że generalnie Polska to chyba jest taki kraj, w którym ludzie raczej wstydzą się cały czas mówić o uczuciach, jesteśmy mało empatyczni, a jeżeli już to jesteśmy bardzo zamknięci, my nie mamy tego, co jest w tych wszystkich kulturach południowych, tej otwartości i tak dalej, nam jest bliżej jednak do północy, tych zamkniętych w swoich mieszkaniach, takich trochę, wiecie, no zachowawczych. No ale tu właśnie o to chodzi, że jeżeli możemy poprzez sztukę budzić takie otwarcie, no to musimy to robić. Musimy, bo kurczę, szczeźniemy w tym naszym zamknięciu. No nie możemy być zamknięci, musimy się otwierać. Wiesz, że chcesz wyjść z Polish Master of Arts poza internet. Powiedzmy wystawę, spotkanie, co no taki najprostszy dosyć patent. A nie myślałeś może o tym, żeby na przykład stworzyć jakiś, ja już mówię tak szerzej, jakiś dokument, czy nie wiem, film o tym, jak, nie wiem, czy już tam ktoś wcześniej stworzył, nie wiem, jak wyglądała Polska, jakby polscy malarze w XX wieku, czy coś w tym stylu. Kurczę, no to jest jakiś kierunek. Myślę, że znalazłby się ludzi zajerani, jeden od światła, jeden od tego, który by tylko chciał po prostu w to wejść. I to zrobić. Ktoś by zrobił muzykę, czy coś, po prostu chciałby być wpisany na koniec, że ja dołożyłem swoją cegiełkę. Kurczę, no jest to kierunek. Ja oczywiście myślę, mówiąc, że chciałbym wyjść również z tym projektem poza internet, to myślę również w tym kierunku. Przy czym wiecie, no ja nie jestem wykształconym historykiem sztuki. Zawsze gdzieś to pokutuję, chociaż wydaje mi się, że po tylu latach zajmowania się, budowania wiedzy również, ponieważ ja i kolekcjonuję albumy i staram się jak najszerzej uzupełniać wiedzę w tym kierunku. Być może mam już w wielu tematach nawet większą niż jeden historyk sztuki, ale zawsze gdzieś to pokutowało, że jednak nie mam, więc lepiej, żebym stał sobie gdzieś z tyłu i kontynuował to w takiej formie, jakiej jest. Ale trochę faktycznie ten rok zmienia wszystko, bo wiesz, skoro docenia cię Ministerstwo Kultury w tym kraju i widzi potencjał w tym projekcie, to być może jest to jakiś kierunek. I tak, myślałem również być może ukłon w kierunku form wideo i tutaj też znowu wspomnę Beksińskiego i on gdzieś tam sobie patrzy, ale i zajmując się nim miałem okazję pracować i przy wielu publikacjach książkowych i przy produkcji filmów fabularnych i dokumentalnych, więc jest duży potencjał. Ja w związku z Beksińskim organizuję zresztą co roku tutaj w Warszawie ze Służewskim Domem Kultury takie spotkania fanów, które są oblegane, bo wiadomo, zainteresowanie samym artystą, ale i być może znośna forma, którą proponujemy, jest ekstra. I tak, chciałbym dalej pchać
inicjatywy poświęcone tym dwóm artystom, Szukalski, Byksiński, ale też szukać być może budowania zespołu, być może tak jak mówisz, ludzi, którzy podobnie jak ja są zajarani, chcieliby robić coś ciekawego, wiesz, być może znaleźć ludzi, którzy mają w jakimś temacie zdecydowanie większą wiedzę ode mnie i wykorzystać to w ten sposób. Skoro ja byłem w stanie zbudować miejsce, które generuje teraz ogromne zasięgi, czemu tego nie wykorzystywać? Ja zresztą przy każdej możliwej okazji polecam swoich serdecznych przyjaciół, którzy zajmują się blogami czy stronami na tematy związane ze sztuką i kulturą, bo niestety, no wiecie, jak to wygląda, no trzeba o tym mówić, bo to są przeważnie jakieś niedofinansowane inicjatywy. Jeżeli my sobie sami nawzajem nie będziemy pomagać, to będzie ciężko. Dlatego tak, na pewno będę próbował, a jak to będzie wyglądało w przyszłości, no to przekonamy się. Zapraszam zawsze do obserwowania, bo ja się dzielę wszystkim, czym mogę. Nawet takie informacje, chociaż ten format jest taki dość sztywny na Polish Master, zawarto, co jest nowego, co się pojawia, to ja zawsze o wszystkim piszę. A masz czasami tak, że na przykład piszesz jakąś swoją myśl? Czy tylko zawsze jest format graficzny? Ja staram się nie... Wiesz, to takie było założenie od początku i to też wyszło tak zupełnie naturalnie, że to nie jest miejsce, w którym ja chciałbym promować swoje podejście do sztuki i tak dalej. Tu formuła, idea od początku jest jasna, zero komentarza, komentarzu do konkretnych dzieł, bo to było już jakieś takie nadawanie bardzo subiektywne. No ja wolę zostawić ten komentarz odbiorcy. Czy chciałbym, żeby coś się zmieniło w tym temacie w przyszłości? Nie wiem, raczej nie na razie. Nie wiem, czy to wynika z tego, że ja po prostu nie mam potrzeby, żeby tutaj jakoś siebie uzewnętrzniać w ten sposób. Mnie nie zależy na promocji własnej osoby, ja nie jestem tutaj najważniejszy. Nie, to też zauważyłem. I tak, wiesz, tak było cały czas z Beksińskim, że to tak właśnie zależało, żeby tutaj nie dodawać, nie nadawać tej subiektywności temu wszystkiemu, że to tak rosło sobie, może być może dlatego właśnie, że tutaj nie ma opinii. To jest podane bardzo metodycznie, jest w taki, a nie inny sposób i być może dlatego to tak szybko rośnie, bo i co też jest ciekawe, bo wiecie, no, to są profile, które już obserwuje mnóstwo ludzi, ale ostatnim takim strzałem sprzed paru dni, no być może dwóch tygodni, jest Marilyn Manson, który skontaktował się ze mną osobiście przez Instagram Beksińskiego, którego okazało się, że jest wielkim fanem, ale po krótkiej rozmowie sam książę ciemności Marilyn Manson napisał, że ma polskie korzenie i że on się interesuje polską sztuką, także obecnie w obserwującym profile Polish Master zawarto największej ilości popularności na świecie jest Marilyn Manson, lajkuje rzeczy, ostatnio bardzo mu się spodobała twórczość Mońskiego, także no widzicie, jeżeli można z wykorzystaniem takich inicjatyw dotrzeć do takich ludzi, no to trzeba. Właśnie, internet jeszcze pozwala wyjść poza granice kraju. No też właśnie, wiecie, może tutaj ta anglojęzyczna nazwa sprawia, że ci, którzy zaczynają interesować się polską sztuką z zagranicy, mają łatwiej, no bo wiesz, Polish Art, wpisuje sobie Polish Masters, Polish Art i nagle pojawia się Polish Masters of Art, nazwa cię nakieruje, że znajdziesz tutaj powiedzmy to, co jest w kanonie, no i tak faktycznie jest, ci ludzie tam tak trafiają. Ja też staram się wykorzystywać wiele moich kontaktów, takich, które czy zdobyłem przez lata, zajmując się kulturą i sztuką. No i fajnie, no, trzeba to wykorzystywać. No. Marilyn Manson, miałem przyjemność porozmawiać krótko z Guillermo del Toro, kiedy szukaliśmy finansowania dla filmu dokumentalnego o Beksińskim. Wielu artystów środowiska metalowego, które dobrze znam, ale to są takie duże nazwiska, typu Adam Jones, zespołu Tool, Adam Nergaldarski tutaj z naszego Behemota. Całe mnóstwo polskich celebrytów obserwuje profile Polish Masters of Art. Tutaj, nie wiem, mogę wymienić, no, tak na pierwsze, co mi przychodzi, nie wiem, pani Grażyna Wolszczak, Bela Komoszyńska z Sorry Boys, która jest jedną z aktywniejszych obserwujących profile Polish Masters of Art. Więc wiecie, no, to jest super. Pani Krystyna Janda, która po prostu udostępnia czasem jak szalona te rzeczy. No i kurczę, to mnie upewnia w przekonaniu, że być może ta forma, o której rozmawiamy, czyli że tam nie ma tych moich subiektywnych opinii, jest spoko. Że być może niech tak pozostanie, wiesz. To jest być może taka masówka, ktoś powie, że to jest wrzucanie jednego za drugim, ale to nie jest tak, że ja korzystam z jakiejś sztucznej inteligencji, wiesz, mam wybrany folder na pulpicie, na komputerze, to się samo postuje. Absolutnie nie. Tak nie było i tak nie będzie, bo ja być może faktycznie nie opatruję żadnym komentarzem tych publikacji, ale czasami timing jest ważniejszy tutaj i myślę, że wielu ludzi, którzy obserwują Polish Masters of Art, zdają sobie z tego sprawę.
no to nie trudno czasem tak się wpisać w taką ogólną dyskusję na jakiś temat, czy to były, mieliśmy wybory, czy jakieś rocznice, święta narodowe. To jest fajnie, bo często bo potrzebujemy kontekstu, prawda, do tego, żeby się czymś zainteresować. Bo... Ja często zdarza mi się prowokować, to przyznaję, prowokować do dyskusji, nie wiem, no mieliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku i wystarczyło pokazać jakiegoś kossaka bardzo takiego narodowego, katolickiego i od razu rozpętała się wielka dyskusja, że to kicz, albo że tu wiecie, że piękna narodowa sztuka i tak dalej, więc nie trudno sprowokować do dyskusji, a ja tam jestem tą osobą, która ma dbać o porządek i czystość dyskusji. Tam nie ma etykiety, ale jest taka niepisana etykieta. Wielu komentujących już sobie z tego zdaje sprawę. Zresztą ja rozdałem już setki banów mniej kulturalnym. Robię to nie tyle z przyjemnością, co robię to często po prostu, bo wydaje mi się, że no, jeżeli już mówimy o sztuce, to zachowujmy chociażby tę elementarną kulturę. A mówię, że dostajesz stypendium, że jest Patronite. Czy jest tam miejsce na wpuszczenie jakiegoś partnera? No właśnie to jest to, z czym ja się bujam od, na dobrą sprawę, tych 3-4 lat, że to są projekty, które one nie mają potencjału komercyjnego dla marek. Ja mam dużo znajomych ze środowiska kreatywnego, z branży kreatywnej, marketingowej, z racji moich doświadczeń zawodowych i widzę, że tam ten cały świat influencingu, influencerów, on zawsze daje markom duże pole do popisu, bo jest gdzieś możliwość zareklamowania sobie produktu, usługi i tak dalej. No na moich, w moich projektach jest ciężko, bo ciężko będzie na profilu poświęconym sztuce sprzedać, nie wiem, telefon, jakąś usługę i tak dalej. Dlatego komercyjnie nie, wydaje... Fajnie byłoby, wiesz, mieć jakiegoś mecenasa albo kogoś, kto by sprawił, że mógłbym szybciej to wszystko rozwijać. Bo oczywiście jest cała masa pomysłów, jak to pchnąć, czy to bardziej w ten internet, czy bardziej może wyjść z tego internetu, no ale no, nie oszukujmy się, jeżeli to nie była do tej pory praca, no to ja też mam ograniczone możliwości, czyli pracowałem 8 godzin dziennie, i potem siadałem nagle do drugiego etatu, który trwał często 6 godzin, bo to, co obserwujecie na profilach, to jest efekt mojej pracy, a nie moja praca. Więc to czasem jest często wertowanie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że to jest często wertowanie, często archiwów cyfrowych, ale często nawet takiego zwykłej obecności w muzeum, rozmowy z pracownikami tych muzeów, zachęcania do cyfryzacji i tak dalej. No i to wszystko jest czas, a żyjemy w czasach, w których czas to pieniądz i no jeżeli nie masz, ponieważ wsparcia, to nagle czasami nie chce ci się tego robić. To jest całkowicie naturalne, dlatego tak jak pytaliście, czy były momenty, że myślałem o tym, żeby to wszystko rzucić, tak, wielokrotnie, bo kiedy poświęcasz czemuś mnóstwo czasu, wysiłku i nie masz z tego nic, oczywiście widzisz te fajne zaangażowanie, widzisz, że to rośnie i że w ogóle ludzie są zachwyceni, no ale jeżeli jedynym, co masz z tego wszystkiego jest zachwyt tych ludzi, no to to jest trochę za mało, kiedy poświęcasz na to mnóstwo czasu i kiedy staje się to na dobrą sprawę twoją drugą pracą. Dlatego ja bardzo się cieszę z tego wsparcia ministerstwa, bo to jest jakiś oddech, ale być może jest taki skowronek też na przyszłość, że wiesz, to pozwoli, nie wiem, dostrzec moją inicjatywę innym instytucjom. Ja jestem otwarty jak najbardziej na każdą współpracę, wiesz, nawet z markami komercyjnymi być może znaleźlibyśmy jakiś nie wiem, sposób. Tak, do sposób na to, żeby jakiejś marce zrobić dobrze, nie wiem, dać zasięg i tak dalej, no ale przez te 3 lata nie było żadnego kontaktu takiego. Nie wiem, teraz być może otworzy się bardziej w kierunku, nie wiem, domów aukcyjnych, prywatnych galerii, którym też zależy przecież na promocji tego, co mają, bo przecież mają aukcje, mają swoje zbiory, więc być może to jest kierunek. I myślę, że zaczynają już dostrzegać, bo jest to naprawdę zasięgowa inicjatywa, więc... Bo jednak dodając pracę jakiegoś artysty, nie wiem, 2020 rocznik, no to nagle się dowiaduje o nim, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy osób. Zgadza się, tak jest nawet często i tak było przy okazji, teraz wspomnę bardzo konkretną pracę takiej łódzkiej ilustratorki, którą opublikowałem, polskie godło, które było zrobione z pięknych polskich kwiatów i wiesz, no praca, która po prostu opublikowana oczywiście odpowiedniego dnia, bo w dniu wyborów, poniosła się zasięgami typu 250-300 tysięcy użytkowników.
użytkowników. I to jest tak, jak mówisz, faktycznie, młody polski artysta, którego być może ta dość duża społeczność nie zna, i o potem następnego dnia wie, że otrzymuje wiadomość, że o, super, kurczę, udało się sprzedać tyle i tyle plakatów, wielkie dzięki i tak dalej. Więc nawet taki potencjał dla młodych artystów jest ogromny, przy czym też mnie nie zależy na tym, żeby, wiesz, to nie chciałbym, żeby to był projekt komercyjny. W żaden sposób, żeby treści, to co się pojawia, było wyznaczane przez to, jakie mam umowy, deale, kontrakty i tak dalej. Zależy mi na tym, żeby to było bardzo takie, no, wysmakowane, wiesz. Wolną rękę w tym celu. Dokładnie, tak? Stałą rzecz, żeby móc sobie spokojnie. Tak jest. Dlatego moje naturalne pierwsze kroki, szukając finansowania tej inicjatywy, było skierowanie się do ministerstwa właśnie, jako projektu, który promuje naszą polską kulturę, z wykorzystaniem nowych mediów, ale z dużymi zasięgami. No i teraz się udało. Będę liczył na to, że kolejny wniosek, który złożę, też się uda gdzieś tam przepchnąć. No tak, ale nie zależy mi na tym, żeby to było komercyjne w żaden sposób. No to chyba o to chodzi w tym wszystkim, no, żeby to jednak, no bo wiadomo, tam gdzie wchodzi komercja, to się pojawia ta taka bardzo gdzieś jakaś taka sugestia, że warto byłoby to pokazać. Nie, to ja nie chcę, żeby to szło w tym kierunku, i myślę, że tak nie będzie. Ja jestem uparty cholernie, więc jak ktoś będzie chciał mnie przekonać, to często nawet duże kwoty nie pomogą. A takie jeszcze jeden z ostatnich pytań. Jaka galeria sztuki w Polsce dla ciebie jest taka najciekawsza? Ale nie musi to być Kraków, duże miasta, tylko może coś z małego, jakiegoś mniejszego miasta, albo jakieś, które takie bardzo lubisz. Kurczę, ale to wiecie, wygrają duże muzea, ponieważ z racji tego, że to są ogromne kolekcje zbiorowe, takie Muzeum Narodowe w Krakowie, to jest około 900 tysięcy obiektów. Prezentowanych jest pewnie nawet nie procent, tylko promil, no ale wygrają z racji tego, że przy takiej ilości zbiorów masz te arcydzieła i tak dalej. No ja z sentymentu zawsze wracam chętnie do Muzeum Historycznego w Sanoku. Wiadomo, tam jest piękna kolekcja, największa w Polsce ekspozycja dzieł Zdzisława Beksińskiego. Jest piękna kolekcja ikon, zresztą najstarszych ikon właśnie tam w Sanoku. Mam wielką słabość do Galerii Sztuki w Sukiennicach, czyli oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Często wpadam tutaj do naszego Muzeum Narodowego. Niedoceniane bardzo kolekcje i wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi. Kurczę, no można byłoby wymieniać całe mnóstwo. Wydaje mi się, że tego mamy tak mnóstwo rzeczy, miejsc i rzeczy twórczości, której często ludzie nie mają zielonego pojęcia, że w ogóle jest, że nawet pod tym kątem moja inicjatywa ma sens, bo to jest być może nakierowanie też. No bo to jest jednak cofnięcie się trochę do tych starszych lat, no bo na tej stronie nie za bardzo zauważyłem dziś takiej współczesnej sztuki typu taką nowoczesną, jakąś abstrakcję, Staram się to wszystko mieszać, tylko że wiecie, to też wynika z takich zwykłych ograniczeń jednej osoby. Kurczę, no może gdyby to był zespół, którego ja nie wykluczam wcale, bo chciałbym, żeby to potem może się rozwinęło, być może za jakieś, nie wiem, pół roku, rok pójść, pchnąć to wszystko w stronę fundacji, zbudować sobie zespół, wyspecjalizować kogoś w temacie, wiecie, sztuka dawna, sztuka współczesna i tak dalej, i tak dalej. No ja z racji tego, że nawet ograniczeń czasowych czasami jest mi po prostu ciężko dobrać, ale ja staram się naprawdę bardzo, nawet wbrew czasami własnym upodobaniom, mieszać to wszystko, żeby, wiecie, żeby było, no właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli tam taką reprezentację, bardzo różnorodną reprezentację tego wszystkiego, co mamy, że tam pojawiają się, wiecie, prace, naprawdę sztuka dawna, typu lata, typu wiek 15-16, zaraz pojawi się coś współczesnego, dzisiejszego, potem się pojawi coś z początku wieku XIX, potem jakiś artysta z lat 70-tych, 80-tych. Właśnie po to chodzi, to ktoś mi powie, że to jest miszmasz. Być może tak, ale to właśnie chodzi o to, żeby pokazać, jak my jesteśmy, jak różnorodną mamy, jak to bogactwo jest wielkie i różnorodne i okej, komuś się spodoba Janne Pomucen-Głowacki, będzie sobie potem wertował dalej, a komuś, nie wiem, bardziej się, tak, Dwórnik, komuś bardziej Strzemiński, komuś Kobro, komuś Wilińska, komuś Łempicka i tak dalej. Więc... Na przykład, który jest swoją drogą genialny, ale wiecie, to też jest fajne, że
też dużo ludzi, którzy zajmują się polską sztuką, zaczyna to doceniać. Takie też przykłady z ostatnich dni to nowy film Doroty Kobieli, czyli reżyserki filmu Twój Vincent. Jej firma producencka też się ze mną skontaktowała i teraz na bieżąco informujemy o postępach prac przy jej ekranizacji Chłopów, którym filmu w tej samej technice, który będzie realizowany w oparciu o malarstwo Młodej Polski. Twórcy, a może już nie będę zdradzał za dużo, ja się tak czasem wysypę z jakichś tematów, o których nie za bardzo mogę mówić, ale tak, jest dużo inicjatyw i fajnie, że ludzie doceniają też ten potencjał. No i skoro można połączyć siły i zrobić coś lepszego, to róbmy to. Ja nie jestem typem, który się na kogokolwiek zamyka z jakichś prozaicznych powodów. Tak mi się przypomniało, byłem w domu Mechofera w Krakowie i tam była taka grywalizacja. No właśnie. Że wchodzisz do domu, dostajesz kartkę, tam jest 10 osób i chodzisz po tym domu i musisz rozpoznać na podstawie wcześniejszej rozmowy i różnych tam współczynników, która praca należy, znaczy, która tytuł do pracy. I to może właśnie być kierunek, że gdzieś jest jakiś dom, czy są jakieś różne prace i artystów, ty powiedzmy opowiadasz, zapraszasz grupę i ona wchodzi w taką interakcję. No właśnie, bo tu chodzi o to trochę też wszystkim, żeby właśnie wykorzystywać jakieś nowe sposoby, bo wiecie, żyjemy w takich czasach, w których cały internet jest przeładowany informacją i informacją często, czyli tymi fake newsami, jakimiś śmiesznymi rzeczami, które często młodzież już ma przeładowane głowy, jak ich zainteresować tym wszystkim. Takie nowe media, czy nowe techniki, nie wiem, grywalizacja, augmented reality, czyli te słynne okulary VR-owe. No jest tego całe mnóstwo. Wiele zachodnich instytucji muzealnych pokazuje, że to można wykorzystywać. Wiecie, no nie wiem, techniki mappingu, jakieś wyświetlanie dzieł polskich artystów na pięknych perłach architektury w Polsce, w wielkich miastach i tak dalej, czy nawet mniejszych. No jest tego całe mnóstwo. I mnie też zależy na tym, żeby pokazywać, że te nowe media, nowe techniki promocji można wykorzystywać. Nawet nie tyle można, to trzeba. Bo jak mamy zainteresować młodego widza, który potrzebuje fajerwerków już teraz? Jest przeładowany tą informacją, tych bodźców dostaje tak dużo, że on czasem, nawet widząc piękny obraz Jacka Malczewskiego, powie, no dobra, no super piękny obraz. No ale gdyby ten obraz nagle ożył, albo gdyby on mógł wejść w ten obraz, no nie, zobaczyć jak to wygląda. No nie, tak jak mówisz, jakaś grywalizacja być może, przygotowanie gier w muzeach i tak dalej. No wydaje mi się, że to jest kierunek dla instytucji muzealnych, ale i dla wszystkich takich instytucji, które tak jak instytucji, czy projektów, tak jak mój, które starają się gdzieś wykorzystywać nowe media i zarażać dalej sztuką, no chyba szeroko pojętą kulturą. Stacja pocałowo wychodzisz stąd, nie stąd. Mamy coś takiego jak stacja Pacanowo. Stacja Pacanowo. Ale to już chyba tak, mówię, o co chodzi. I chcemy cię poprosić, abyś wlecił jakąś książkę, film. Serial. Miejsce, obraz. O kurczę. Coś, co cię ostatnio zafascynowało. Ale tak ostatnio. Powiedz, no może być i starszy w sumie. Tego, że, Coś, co mówiłeś, że raczej stałeś za obrazem, to tak byś powiedział. Kurczę, ja pochłaniam strasznie dużej ilości lektur, strasznie dużej ilości filmów, muzyki, więc jest tego całe mnóstwo. Coś polecić. Książka. Ostatnio świeży nabytek to nadrabiam książkę Tamara Łempicka, Sztuka i skandal, czyli będąc gdzieś w tym okręgu malarzy polskich, czyli do niezwykłej Tamarze Łempickiej, najdroższej polskiej artystce, która w Polsce jest niedoceniana przez to, jakie miała życie i taka była trochę niepolska. Ale to jest Sztuka i skandal, książka, którą napisała zagraniczna autorka chyba 20 lat temu, ona dopiero w zeszłym roku wydawnictwo Marginesy przetłumaczyło tę książkę. Więc ja mam tak, jestem aktualnie na zaczęciu tej książki. O Boże, ostatnio zafascynowała mnie autobiografia Nikola Tesli, którą gdzieś tak w jakimś moim antykwariacie sobie znalazłem. Taka książka z 1919 roku, czyli Nikola Tesla opowiada sam nie tyle o tym, co wynalazł, ale jak myślał podczas tych wynalazków. Czytałem też ostatnio o Ikigai, takiej japońskiej sztuce równowagi szczęśliwego życia. To też polecam, jeżeli ktoś w ogóle gdzieś szuka jakiejś takiej równowagi życiowej, żeby sobie gdzieś żyć szczęśliwie i zajmować się. Filmy. Ostatnio oglądałem bardzo dużo dokumentów i to też korzystając z tego, że Ninateka, taki serwis, udostępnia mnóstwo ciekawych dokumentów i tutaj, o kurczę, I'm Not Your Negro,
taki dokument, w którym Samuel Jackson czyta fragmenty wspomnień Jamesa Baldwina, takiego amerykańskiego działacza tych czarnoskórych społeczności. Znakomity, trzeba to obejrzeć. Boże, co ja takiego jeszcze widziałem? O, odświeżyłem sobie Sól Ziemi. Też piękny dokument w takim brazylijskim fotografie Sebastiao Saldago. Warto naprawdę, bo to piękna opowieść o nie tyle o artyzmie, o twórcy, artyście, tylko w ogóle o życiu i podejściu. Boże, książka, film, muzyka. O, muzyka to całe moje życie, więc tutaj pewnie byłoby ciężko. Ale tak, płytą mojego lata jest zdecydowanie Tom Misch i Yusef Dice i to jest What Kind of Music i to jak nie wiem, ktoś jeszcze nie słuchał, to musicie, to jest nadzieja brytyjskiego jazzu, takiego new jazzu. Jest genialna. Ja jestem metalowcem, czekam na nową płytę Deftonesów, Pain of Salvation, no trochę tego by się nazbierało, no. A sztuka. No kurczę, ja nawet od teraz wracam do was prosto z takiego tripu trochę objazdowego za sztuką i nie wiem, jak może polscy młodzi artyści, których miałem okazję odwiedzić i to były dwie pracownie. Pracownia Janka Szczepkowskiego i pracownia Tomka Mistaka z Sanoka, dwóch świetnych młodych polskich artystów, bardzo rokujących, więc sprawdźcie sobie, no będziecie zachwyceni. Dzięki. Super. Super. To ja dziękuję. Dzięki wielkie za rozmowę. Było super. No mam nadzieję, że nie było. No i że no, ktoś coś z tego wyciągnie. Wielkie dzięki. Dzięki wielkie. Gdybyśmy tylko mogli, to podziękowalibyśmy każdemu z osobna za słuchanie naszego programu. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chcecie wspomóc nas w rozwijaniu i dosięganiu gwiazd razem z wami, to kliknijcie subskrybuj na YouTubie, ale też bardzo ważne jest obserwowanie na Spotify. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka. Pamiętajcie, że możecie znaleźć też nas na Instagramie. Wszędzie nazywamy się Drewniane Kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło.